Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Pojedynek Luke'a i Vadera w mieście w chmurach, w trakcie którego Skywalker dowiedział się, że Sith jest jego ojcem, to pierwsze spotkanie tych dwóch bohaterów, jakie nam dane było zobaczyć. A przynajmniej tak mogłoby się wydawać, ponieważ jak się okazało, to ich faktyczne pierwsze starcie odbyło się nie na wielkim ekranie, tylko na kartach komiksów i choć nie było ono aż tak emocjonujące, to chronologicznie wydarzyło się wcześniej, bo było to niedługo po akcji Zowej Nadziei, czyli tak około 3 lata szybciej. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam przebieg tego spotkania, w tym jak dzięki odrobinie szczęścia Luke wyszedł z niego żywy, choć niewiele brakowało i Vader, niczego nieświadomy, zabiłby własnego syna, oraz jaki wpływ miało to starcie na ich dalszą historię, a miało moim zdaniem całkiem spory. Także nie ma co więcej przedłużać, przejdźmy do rzeczy. Historia, o której mowa, odbyła się w ramach komiksowej miniserii Star Wars Skywalker Atakuje. Należy ona do cyklu nazwanego po prostu Star Wars, który opowiada o wydarzeniach rozgrywających się pomiędzy epizodem 4 i epizodem 5. A tu konkretnie chodzi o akcję, w której rebelianci na krótko po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci postanowili zadać Imperium kolejny potężny cios i zaatakować największą i pojaną fabrykę broni, zwaną fabryką Alpha. Żeby tego dokonać, Han pod przykrywką wysłannika Jabby udaje się do fabryki na negocjowanie współpracy Hata z Imperium. Oczywiście była to pułapka i Solo razem z R2 oraz Luke i Mireją udającymi strażników porwali dowódcę fabryki i nakazali mu wskazać im drogę do głównego reaktora. Udaje się by go zniszczyć, ale w międzyczasie Luke wyczuł, że coś złego się dzieje. Przez moc usłyszał wołanie o pomoc, podążył za nim i znalazł zamkniętych w klatce niewolników. Postanowił ich uwolnić, ale na drodze stanął mu strażnik, posługując się czymś na wzór miecza świetlnego w formie bata. Jednak i tak Skywalker bez żadnego problemu go pokonał, w tym pozbawił go ręki, jak to często bywa w Gwiezdnych Wojnach, a później uwolnił więźniów. W tym samym momencie Han z Leią rozpoczęli procedurę przeciążenia reaktora i dali sobie czas na ucieczkę, więc nie pozostawało nic innego, tylko się jak najszybciej ewakuować. Niestety nie było to takie łatwe, ponieważ na planetę przybył w tym momencie Vader razem z obstawą szturmowców i rozpoczęła się walka. Han, Leia i R2 razem z niewolnikami musieli przedostać się do Sokoła, na którym już na nich czekał 3PO. Natomiast Luke ponownie odłączył się od swoich towarzyszy i udał się na spotkanie z Vaderem. Wiedząc, że Mroczny Lord jest na planecie, postanowił się z nim zmierzyć i pomścić swojego ojca oraz niedawno zabitego Obi-Wana. Gdy kroczył przez korytarz, Kenobi zaczął mówić do niego poprzez moc. Nakazywał Skywalkerowi, żeby się wycofał z tego pomysłu i uciekał. Jednak Luke nie zamierzał tego robić i finalnie spotkał się z Vaderem. Gdy Sith zobaczył chłopaka z mieczem świetlnym, który ewidentnie nie wiedział jak go używać, wyśmiał go, że nie jest zgodny go cieszyć. Następnie zapytał kim jest, ale Luke zamiast się przedstawić, od razu ze wściekłością wytknął Vaderowi, że zabił jego ojca. Ten odpowiedział mu, że zabił w swoim życiu wielu różnych ojców, więc musi być bardziej precyzyjny. Skywalker nie wytrzymał nerwowo i rzucił się do ataku, niestety nieudanego. Vader odparł go bez większego problemu. Później ponownie potraktował chłopaka z pogardą, mówiąc, że jego atak był żałosny i że nie warto marnować na niego czasu. Zaciekawiło go też to, kto, jak to określił, wysłał go na śmierć. A Luke i tym razem nie odpowiedział na pytanie, tylko wyznał, że był świadkiem pojedynku Sitha z Kenobim. Chciał powiedzieć coś jeszcze, jednak zanim zdążył dokończyć zdanie, Vader przyciągnął mocą jego miecz. Stwierdził, że skoro Obi-Wan dał mu broń, to szkoda, że nie nauczył go jak nią władać. Ponownie skrytykował Luke'a, tym razem mówiąc, że moc nigdy z nim nie będzie, a następnie zaczął mu grozić, że jeśli chce żyć, to musi mu zdradzić wszystkie informacje na temat rebelii, w tym o ataku na fabrykę oraz ma go doprowadzić do pilota, który zniszczył Gwiazdę Śmierci. Nawet chciał zapewnić Luke'owi trochę rozrywki i pozwolić mu ograć moment, w którym będzie pozbawiał życia rzeczonego pilota. Skywalker jednak z oferty nie skorzystał, przyznał, że woli umrzeć niż cokolwiek powiedzieć. Po tych słowach Vader zamierzał zakończyć życie, choć o tym nie wiedział swojego syna, ale nagle zobaczył, że miecz Brianta wygląda dziwnie znajomo. Po chwili rozpoznał do kogo należał, ale zanim zdążył powiedzieć o kogo chodzi, to w dachu korytarza pojawiła się noga AT-AT prowadzonego przez Hana, Leia i R2. To zamieszanie dało Luke'owi możliwość ucieczki. Ukradł jeden ze ścigaczy, znalazł swój miecz i odjechał daleko. Natomiast Leia wpada na pomysł, żeby Solo dosłownie zdeptał Vadera, co niestety się nie udało, a wielka szkoda, bo chętnie to zobaczył. W zamian za to oddaje kilka strzałów w kierunku Mrocznego Lorda, w wyniku czego doszło do tego, że na chwilę spadł mu hełm. Dał to też okazję jednemu ze szturmowców, żeby zobaczył twarz swojego pana. Jednak Vader niezbyt chciał się pokazywać, więc pozbył się szturmowca, a hełm przyciągnął sobie mocą. Później walka trwała dalej w najlepsze. Bezizmiennie Han i księżniczka z niewolnikami na pokładzie próbowali dostać się do Sokoła, a Vader ścigał Luke'a jakimś niewielkim statkiem. Finalnie po długim czasie i wielu różnych trudnościach, jak to zwykle bywa, naszym bohaterom udało się dostać na ich statek i uciec z planety, zostawiając ze sobą jedynie zniszczoną fabrykę. I w momencie, gdy odlatywali, to Vader spoglądając na Sokoła zaczął rozmyślać na temat spotkanego rebelianta. Uznał, że skoro Obi-Wan w niego uwierzył i dał mu miecz świetlny, to oznacza, że chłopak musi być kimś wyjątkowym i dzięki temu może być potężnym sprzężeńcem, jeśli się go odpowiednio wyszkoli. I właśnie wtedy postawił sobie za cel odnaleźć Skywalkera i przyciągnąć go na ciemną stronę mocy jako swojego ucznia. I to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym pomyśle na pierwsze spotkanie Luka i Vadera. Ja osobiście uważam, że jest całkiem w porządku, ponieważ fajnie pokazuje, jak w ogóle ta ich cała relacja się zaczęła, skąd w ogóle Vader dowiedział się o istnieniu kogoś takiego jak Luke Skywalker, choć nie wiedział, że to jest Luke Skywalker, ale skąd dowiedział się o istnieniu takiego chłopaka i skąd się wzięła u niego taka wręcz maniakalna chęć przyciągnięcia go na swoją stronę. Z drugiej rzecz biorąc, myślę, że jest to fajny dodatek do ich całej wielkiej historii. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!